niedziela, początek marca. W zasadzie wyjechałem test. Test nakładki Media Mode do GoPro. Chcę sprawdzić, jak ten mikrofon z Media Mode zbiera dźwięk. Czy potrzebny jest zewnętrzny mikrofon, czy jednak wystarczy na rowerze to, co jest tutaj. Tak naprawdę zaraz jadę na podjazd po lewej stronie. Dzisiaj jest jeszcze test ustawień ProTune w GoPro. Dałem ISO minimalne i maksymalne na 100. Ostrość na low. Jedynie co utrzymałem na auto, to balans bieli i shutter speed. Jako że nie mam filtrów ND, ciężko znaleźć coś, co będzie współpracowało z GoPro 8 i Media Mode do tego. Na razie się wstrzymuję. Po prostu będę musiał kręcić bez motion blura. Tutaj mam przykład ścieżki, która była fajną zjazdową. Po kilku wichurach, a niestety, ale te drzewa po prostu są oparte o inne drzewa. No, chyba żeby przejechać tędy. Tu już była wydeptana kolejna. Niestety kolejne drzewa się są. Lepiej trzeba szukać innych ustępnych ścieżek. Nie. Nikt tego nie wysprząta. To tu nie jest bezpiecznie. Tak. W ogóle widzę tu połamane, tu połamane. Cholera. W sumie to ktoś kurwa ułożył. Niemożliwe, żeby to ktoś kurwa ten. Tu jest ogólnie trasa zjazdowa. Tutaj wiem, że była niedostępna. Dzisiaj pierwszy raz od długiego czasu tędy będę zjeżdżał. Ona szła tędy. Powoli zobaczymy, co jest z nią teraz. Bo nie wiem, czego się spodziewać. Tutaj było coś takiego. Dziura zrobiona, kurwa, to jest rozwalone. Tu była jeszcze belka. Tego nie było, że można było normalnie zjechać. Kto chciał skakać, to skakał. Jest to ścieżka, która była fajna zjazdowa, a stała się po prostu bez sensu. Tu może troszkę szybciej pojedzie. Ła, wypiąłem się. Zimowe buty moje, kurwa. Zjebane. Aj. Dobra, wracamy do góry. Nie ma co. Ogólnie do Media Mode, do GoPro nie planuję zakupu dodatkowego mikrofonu, gdyż GoPro będę głównie używał na rowerze, czyli tam, gdzie najłatwiej jest sięgnąć do najmniejszej kamery, ze względu na to, że
typowy bezlusterkowiec, który w przyszłości chciałbym kupić. Wydaje mi się, że będzie lepszy tylko i wyłącznie na jakieś trekkingowe wyprawy. W sensie na nogach. Na rowerze GoPro. Będę próbował jeszcze coś zrobić z filtrami szarymi, żeby jednak efekt rozmycia motion blur'u dodać do filmów. Teraz test jazdy pod wiatr. Znaczy pod wiatr, z szumem wiatru. Czy będzie mi słychać w wybudowanym w Benjamoute mikrofonie. Mikrofon ten powinien zwiększyć troszkę głośność. Powinien być po prostu bardziej responsywny niż ten wbudowany. Tryb mikrofonu ustawiony jest na front, czyli do vlogu. Gdyż częściej będę jednak kamerę umieszczał skierowaną do siebie niż tak jak teraz z góry do kamery. Tutaj wiem, gdzie jestem. No, możemy jechać asfaltem, ale ja chyba wybiorę tu. Dawno tędy nie jechałem. Zobaczmy, jak te ścieżki tutaj teraz są zrobione. Czy jest strasznie, czy trochę lepiej. Ostatnio to były drzewa powalone. Dużo. Może posprzątane zostało. Kolejny ważny temat. Cena benzyny i wyjazdy na zawody rowerowe. Jeśli sytuacja dalej będzie tak dynamiczna, benzyna z dnia na dzień, tak naprawdę cena jej będzie rosła. Zawody rowerowe raz w miesiącu, myślę, nie więcej. Na pewno chciałbym pierwszy raz wystartować w tym roku w Starachowicach nad Zalewem Piachy. I to jest, z tego co ja pamiętam, niedziela 3 kwietnia. Można by było dojechać tam rowerem z Zaklikowa, to jest 95 km, no 100, a z Zaklikowa pociągiem. Tylko wiązałoby się to z wynajęciem oczywiście noclegu na 2 doby. Ciekawe. Widzę, że tutaj ktoś nasypał ziemi, więc jest przejezdne. Tu było takie zawalony drzewostan. Dzisiejszy vlog będzie raczej techniczny, czyli nie będzie dodanej muzyki, albo będzie krótka. Głównie będzie mówiony. Chyba tędy pojadę. Dobra. Dzisiaj mam też niedużo światła, więc ISO 100 może powodować zbyt niską ekspozycję. Ogólnie ekspozycję mam stojoną na minus 1 i EV comp. Czyli tak naprawdę niedoświetlenie matrycy. Chcę zobaczyć, jak w takich oświetleniowych warunkach kiepskich to będzie działało. Czy materiał wideo będzie w miarę przejrzysty, czy jednak nie. A teraz trasa wokół linii brzegowej zalewu. MTB. Bateria za słaba, może ładowana. Może jeszcze trasę wytrzyma. Dobra. Trasa MTB wokół zalewu. Czas start. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh, baby sounded bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. A tutaj już mamy ścieżkę rowerową pieszą wzdłuż zalewu oraz Bystrzycy, tak zwana martwa odnoga zalewu. Większa część zalewu jest dalej.